Tu nic nie widać. Na razie nikogo nie ma. Mam nadzieję, że tutaj też nic nie będzie. Wow. Wow. Wow, co to, ty? Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Siemano wszystkim, z tej strony Faral i witam w kolejnym odcinku z The Forest. Jak widzicie, chyba jednak tyłek jest cały, ponieważ wiszę do góry nogami, mogę wziąć sobie moją siekierałkę. I co, trzeba się w końcu po raz drugi uwolnić od tych kanibali. Tu jakieś flaki, bleh. Dobra, brzydko to wygląda naprawdę. No stary, ciachaj. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie będzie. Sprawdźmy, co mamy w ogóle w inwentory. Wszystko mamy super, możemy zrobić sobie na dzień dobry pochodnie. Bym był już w końcu... Hej, nie ten kijek. Poczekaj, ten kijek. Faral, naucz się w końcu. Aha, już jest crafting, dobra. Item. Stryk. Podpal ten kijek. Tak jest, mamy pochodnie. Pięknie. Teraz pozbierajmy wszystko, co tutaj się znajduje. Ja miałem, kurczę, się wybrać na tamtym... Aha, tu mamy wyjście. Dobra, będę wiedział. Będę wiedział. Co tutaj jest? Ty, smocza moneta. Nie wiem, do czego to się przyda, ale zbieram wszystko. Ej, spierdzielaj mi z tym, co? A to gold coinsy. Pewnie później można kupić sobie normalnie na tym, na storze coś. U kanibali. Co to jest? Kompas. Tabletki. Dobra, mało życia, mało picia. Picie, jedzenie, most important. Jeszcze jakiegoś leka na dziurę zarzucę, żeby normalnie to przeżyć. Zróbmy sobie może od razu siekierkę tą lepszą. Jedną. Aha, tak się nie da, dobra. Jeszcze raz mogę upgrade'ować, pięknie. Może sobie ubiorę siekierkę i będę na razie szedł z nią. Będzie bezpieczniej, co? Co to jest? Mapa. No to pięknie, znaleźliśmy sobie mapę. Baton. Dobra, mogę kucnąć? Mogę. Co tu się dzieje? Co tu się wyprawia? Wow, woda płynie. Woda płynie, kurczę, trochę ciemno jest, a nie widzę, a te moje oświetlenie, które mnie doświetla, mnie tak troszeczkę razi, wiecie co? Aha. Tu woda płynie, fajnie to wszystko. Ej, zapal światło, no właśnie. Wygląda, teraz sobie zejdziemy może piętro niżej. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale spróbujmy. I co, tylko tyle jest? Nie. Zszedłem niżej, czy jeszcze nie? Jeszcze raz! To było pierwszy raz, teraz drugi, tak? Dobra, idziemy na dół, idziemy na dół. I co my tu mamy? Dużo kijków. Bardzo dużo kijków, nawet powiem. Ja sobie zapalę jednak tą moją siekierkę, bo tutaj normalnie styk jest chodzić tak po ciemku. I co tutaj się znajduje? Mhm. Nic tutaj nie ma? O co chodzi? Źle poszedłem? Czy co? Nic tam nie było. Dlaczego nic nie było? Nie rozumiem. Jeszcze raz się wrócę i sprawdźmy. To nie jest chyba normalne, żeby tylko taka komnata tutaj była i to jest koniec? Czaszka. Jest i Smigol pierwszy. Dobra, jak jest tutaj Smigol, to zróbmy sobie ciupagę. Ja od razu jak mu zapierdzielę w czaszkę, to normalnie gościu zrobi mostek. Dostanie w czosnek, to zrobi mostek. Smigol. Jest Smigol. Boom, headshot, wariacie. Haha. Dobra, pierwszego Smigola nie ma. Teraz zróbmy sobie drugi kijek. Ja to normalnie na patencie wszystko zrobię. Mam nadzieję, że nie zdążą mi podhaczyć. Gdzie jest kolejny Smigol? Dobra. Nic nie widać. Siekierkę sobie teraz ubiorę. Podpalę siekierkę, bo ona jest taka bardziej bezpieczna dla mnie. Dobra. Skoro... walkie talkie schowaj, stary. Walkie talkie schowaj. Tutaj jest czaszka. Czy ona mi się przyda? Chyba nie.
Trup. Dobra, zaciągnijmy gdzieś z tego smigola tu. O. Niech on tam będzie, bo mi się tu on kurde nie przyda. A może jeszcze... Dobra, on sobie tam leży, smigol, pięknie. Siekierka się skończyła. Jeszcze raz siekierkę podpalmy. Dobra, idziemy dalej. Co my tutaj mamy? Jest smigol jakiś? Wow, ile ząbków. Wariaty. Ja mogę to jakoś zciąć? Nie, nie mogę, ty. Coś jest, kolejne światełko. Będzie smigol jeszcze? Jeszcze raz sobie podpalę szmatkę. Bo mi się to przydaje, kurczę. Dostanie ciosa i będzie od razu podjarany, gościu. Normalnie będzie podjarany. Jest chyba smigol gdzieś, bo jest mega cisza. A gdzieś coś ktoś krzyczał. A ja nic nie widzę. Ciemno jak w dupie. Tajemne przejście, ty! Tajemne przejście. Tu jeszcze nie byłem, kurde. Podpalę jeszcze siekierkę? Dobra. Dość długo się ta siekiera podpala. Czyli tu będzie jakaś zadyma. Ja może tak profilaktycznie sobie pierdyknął z Mołotowa. Wiecie? Ten sobie praktycznie pierdyknął z Mołotowa. Ej! To Mołotow. To Mołotow. Pierdyknął sobie profilaktycznie z Mołotowa gdzieś tam. W ten daleki gąszcz niech sobie leci. Siekierkę w rękę. Ją podpalimy teraz. Aha, super. Myślałem, że będzie gorzej, że jak będę brał... Czekaj. Że jak daję, kurczę, wchodzę w inwentory, to dalej rozgrywka się toczy. Tu widzę, fajnie jest tak... zrobione, że jednak gra się pauzuje. Tu nic nie widać. Na razie nikogo nie ma. Mam nadzieję, że tutaj też nic nie będzie. Wow. Wow. Wow, co to, ty? Takiego czegoś to ja jeszcze nie widziałem, nie? Wow, spierdzielamy, ale się wystraszyłem. Ty, gościu, jest lina. Do góry, Farel. Do góry. Wow. Takiego czegoś to ja jeszcze nie widziałem. Ty, normalnie się zląkłem. Ja tak sobie patrzę, co tutaj się dzieje. Jakieś dzieciaki leżą, czy co to było? Takie... No, on mnie chciał podhaczyć, jakiś pająk z czterema nogami. Jestem ciekaw, jak to później pójść i zabić. Kiedyś się na to wybierzemy w którymś odcinku, narobię strzał jakiś czy coś. Tylko jestem teraz mega ciekawy, jak ja tutaj wyjdę. Gdzie ja się pojawię? Czy w ciemnej dupie? Czy w bladej dupie? Okej, wiatr wieje. Ja bym tą linę może ściął, niech to spada tam na dół. Nie, nie da się. No to kurde wam powiem, że niezła tibijska zagadka tutaj była. Dobra, może udajmy się jeszcze od razu w kierunku Haciendy. Jak widzimy na mapie, to gdzieś jest w tym kierunku. Mam nadzieję, że nic mi tutaj nie wyskoczy po drodze. Daleko mamy? Nie, tu już plaża! Stary, to bliziutko, mega szybko dojdziemy. Nawet nie wiedziałem, że jak zginę, oni mnie zaciągną, to będę kurde tak blisko od domu gwałcony. Okej, on to super. Jakieś zdjęcia, to sobie wezmę. Dobra, jednak tego nie możemy ruszać. To teraz co, wariaty? Miałem, kurczę, byłem w tej bazie. Miałem tam rzeczy sobie, kurde, nazbierać. Oczywiście poszedłem w złym kierunku i nie znalazłem tej siekierki. Kurde, a miała być siekierka, ponoć. Ponoć miała być siekierka. Te paczki już wszystkie tutaj potwierałem, paczki, walizki. Nie ma nikogo przy chacie? Czy jest jakiś dureń przy chacie, co będzie chciał mnie zaraz tutaj podhaczyć? Dobra, nic nie widzę. Tamten mutant, mam nadzieję, że też go tutaj nie rozcieczyłem i nikogo tu nie będzie, ty. Przydałoby się tak, na coś zapolować, co nie? Przydałoby się w końcu na coś zapolować, bo naprawdę mamy bardzo mało tego jedzenia. Nie mam! Mam Hunting Spira, super, jak mam Hunting Spira, no to jestem mega zadowolony. Nie wiem, czy zacząć budowę tego muru. Moglibyśmy spróbować coś tam porąbać jeszcze, ale ja się chyba... Jest jeden kanibal.
Chyba przejdę jakiegoś durnia pod haczę. A jak? Jak już mają... O kurde, dwóch jest, dobra. To muszę się troszeczkę cofnąć. Cofniemy się troszeczkę. Oni zaraz tu przyjdą, nie? Jak ja tyłem jestem odwrócony, to pewnie oni są... Wtedy biegną, nie? Tak, tak, tak. Ja sobie wejdę, o. Po moich schodach, na górę. A ty chodź tu, downie. No i dobra. Ciekawe, czy mogę tego... mojego spirka... podpalić, mogę? Dobra, mogę rzucać. Czekaj, schowaj tą zapalniczkę, stary. Nie to. O kurde, ile jest? Trzech. Dobra, mamy celownik. Mamy celownik z palca. Chodź, 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 chodź. Wyczujesz mnie, stary? Kurde, jakbym miał kamień. Jakbym miał normalnie kamień, mu przypierdzielił w czosnek. No chodź, chodź, chodź. Dużo ich jest, czterech, kurde. Cicho. Dobra, nie trafiłem. Teraz zrobimy tak, jeszcze raz. Jeszcze jednego sobie zrobimy. Hunting Spirka. Biegnie. Jeden już biegnie, okej. No to chodź. Gdzie on jest? Czemu nie mogę teraz celować? No co jest do cholery? Przed chwilą celował, teraz nie może celować? Jeszcze raz, weź tą dzidę laserową. Chodź, 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 chodź. Dobra, spierdziela na schody. Nie rozumiem tego, dlaczego prędzej mogłem, teraz... Nie mogę, dobra, jest w końcu, odcięło się. Za dużo jest tych, kurde, kanibali. Dostanie? Boom! Pierwszy... First blood, first blood, dobra. Zrobimy sobie jeszcze jednego kijka. Na spokojnie, ej, cyknę na spokojnie. Co oni robią tam na dole? Chatę mi niszczą? Jest to możliwe, żebyście mi chatę niszczyli? Nawet nie wiedziałem. Tej, patrz co się dzieje, gościu, wariacie, no chodź. No chodź. A? Dobra, ja spierdzielam na górę. Ja z wami tutaj kończę szybciutko teraz rozgryweczkę, nie? Z wami już teraz kończę, wariaty, rozgryweczkę. Nie będziecie mi to tak trollować, że mi chatę chcecie rozpierdzielić. Ja wam tyle budowałem, a nikt mi nawet nie powiedział, że mogą mi rozdupić chatę, no. No to fantastycznie, nie mamy co zjeść. No, i co? I co, gościu? I co? Aha. Boom. Bardzo mało życia. Aż na czarno-biało widzę. Stoję na pograniczu życia a śmierci. Dobra. Ostatni kijek, który powinien mnie uratować przed śmiercią. Nie trafiłem jeszcze. To ładna zadyma. Patrz, 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 patrz co się dzieje. Dałem radę. No chodź, 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 chodź frajerze. Aj, podhaczył, no i podhaczył. Kurde, wiedziałem, że podhaczy. Wziął i podhaczył, nie? Survival 7 dni, dobra, szkoda. Zjedli mnie. Trzeba będzie zacząć grę od nowa. Tak naprawdę mordeczki wiele nie straciliśmy. Zajmiemy się dzisiaj budową naszego muru, ponieważ... O kurde, nie ten przycisk. Jak wiecie, no... Frajernia mnie podkaczyła pod moją chatą na pyrę. Mam nadzieję, że ich w tym momencie nie spotkamy i sobie na spokojnie w końcu rozpalimy
i ognisko. No i zbudujemy całą ścianę. Odstraszający, jak to się nazywa? Może coś takiego, co na początku, żeby oni wiedzieli, że tu nie podchodzić zbytnio pod moje schody. O. Dołóżmy listków. Kamieniu nie ma, kamieni nie ma, dobra. Kamieniu jest, jeden kamieniu, drugi kamieniu. O, i też kamieniu. Dobra, to sobie odpalimy. Niech to sobie płonie ładnie na noc. Bo noc się niedługo zbliża. Tu też sobie to rozpalimy. Niech sobie też płonie pod schodami. O, pięknie. No i co my tutaj mamy teraz? Przydałoby się jeszcze trochę gałązek. Gałązek i kamieni nazbierać. Także widzicie słońce, czekajcie, ono zachodzi, czyli zaraz po paprańce się znowu pojawią. Teraz tym razem stawimy im czoła na pewno bezproblemowo. Najgorsze jest to, że ja nie mam, wiecie czego? Żadnego prawie że jedzenia. Przydałoby się w końcu jakąś sarnę złapać, co nie? I ją, kurde, udupić. Kijka brakuje, no nie wierzę, że kijka brakuje. Od kiedy kijków brakuje u mnie? Dobra, jest tutaj gałązka. Wezmę kamienie i jakiemuś w cymbał zapierdzielę. To będzie najlepsza opcja. Dobra, pięknie nam tutaj się ładnie wszystko pali i pod spodem i u góry. I teraz możemy sobie poczekać na spokojnie, czy oni przyjdą. Jak widzicie, mamy połowę życia, także nie za dużo, nie za mało, czyli na razie nam to starczy. Mam parę jeszcze, kurczę, mołotowów, no i mam dużo bardzo napojów. No i jeden batonik jest, także ewentualnie bym mógł sobie zejść, ale ja sobie z kamyczkiem raczej nie zejdę. Wezmę sobie dzidę, bo najbardziej ufam w tej grze na chwilę obecną dzidzie. I sobie co? Napijemy się. A jak? No i tu by się przydało w końcu coś do ognia dołożyć, no przez co będziemy głodni chodzić. Dobra, i teraz ubieramy dzidę z powrotem. Tak jest. I teraz mam nadzieję, że te pedały nie przyjdą i nie będą chciały rozwalić mojego ogniska. Tutaj możemy też dołożyć trochę listków. Niech to się ładnie płonie. Ja chyba wezmę sobie tylko to zjem teraz. I położy się spać i zaczniemy rano normalnie, wariaty, coś polować, jakąś zwierzynkę, nie? Dobra, mamy jedzonko zrobione. Także wszystko gra. I tylko jutro się przyda zrobić nam nowy mur. Dobra, tu mamy. Klikamy C. Zapisujemy gierkę. No i kładziemy się spać. Dobra, mamy ranek. Co tu się dzieje? Są od rana już, kurczę, gołodupcy, czy nie ma gołodupców od rana? Nie ma. Kurczę, muszę w końcu wziąć, zasadzić jakieś... te... nasiona, kurde. Nie wiem, jak to zrobić, ale jakieś nasionka by się przydały. Co mogę z tego zrobić? Speed upgrade stick. A nie, chcę szybszego kijka. Szybszego kijka ja nie chcę. Może włócznie sobie bym ulepszył. Poczekaj, mogę ulepszyć sobie włócznie tym? Wow! Speed i damage. Dobra, normalnie ulepszamy. Wariacie, normalnie ulepszyliśmy sobie kije. Dzidę laserową żeśmy teraz zrobili z tego kijka. No i super. Teraz trzeba się przejść. Mi się wydaje, że te, tam o, wam wyceluję, te dwa drzewa by się fajnie zrąbało, ale widzę, że leci sobie ptaszek. I wiem, że jeszcze rybki są w tym stawie, czyli może na początku takie podstawowe rzeczy, tylko czekaj. Baton, co? Trzeba batona na dziurę zarzucić, bo bardzo mało życia. No i co, możemy się tam przejść, nie? Zobaczymy, czy będą od razu gołodupce, czy nie. Na razie nic nie słychać, nikogo nie widać. Czyli tak, jak powinno być. Dobra. Siekierka. No i jedziemy z tematem, nie? Już mogę od razu wziąć sobie wózek z Ikei, narąbać tego drzewa. O, dobrze idzie. Na razie sobie zetnę te drzewa, a później wezmę się, wrócę po wózek, nie? Po co mam, kurde, z tym wózkiem chodzić trzy razy? Dobra, poleciało jedno. W tą stronę sobie będę patrzał od razu przy okazji, czy te durnie
są, czy ich nie ma. I mi się wydaje, że w następnym odcinku wyruszymy w tym miejscu, tam gdzie ten, na tym bocianim gniazd. I mi się wydaje, że w następnym odcinku wyruszymy w tamto miejsce, gdzie było te bocianie gniazdo. Tam fajnie, bo znaleźliśmy laskę dynamitu, ale niestety nie przetrwałem. Czy mam tą laskę? Nie mam tej laski dynamitu, szkoda. Dobra, jestem troszeczkę zmęczony. Te kłody niech sobie leżą. Kijki, zapomniałem, że kijki muszę pozbierać. Bardzo mało kijków mam. I nie ma z czego dzidy laserowej robić. Dobra. Podnosimy wszyściutko. Gdzieś widziałem, kurczę, na internetach, że można piłę mechaniczną dorwać. Musicie im powiedzieć, w którym miejscu jest piła mechaniczna. Bym sobie z chęcią tam poszedł i ją zapierdzielił. Bym tu normalnie odpierdzielił takie Massachusetts, żebyście się za głowę złapali. Bo ta giera naprawdę mega mi się podoba. Chciałbym, żeby odcinki wychodziły na bieżąco, codziennie. Mam nadzieję, że wam też się ta seria podoba i że będziecie zostawiali te 400, 300, 400 łapek w górę pod odcinkiem, żeby mnie to zmotywowało do codziennego nagrywania, bo ja muszę nagrać około, myślę, czekaj, się napiję, będzie mu smakowała? Około tak godziny, półtora surówki. Półtora godziny surówki, żeby później, kurczę, normalnie, wariacie, to zmontować taki 20-30 minutowy odcinek. Jest rybka. Dawaj rybkę kolejną. Kolejna. Ja tych rybek muszę nałowić, bo przecież, kurde, nie mam co jeść, wariacie. Jakaś sarenka by się przydała. Ale to mi się wydaje, że może potem i jakieś, kurde, te, mów, lizardy, nie? Lizardy to są, czy są warany? Tu już chyba rybek nie ma w tym stawie. I warany by się przydało popodhaczać, bo wiem, że... Ło! Ptaszek! Kurde, szkoda mi tej dzidy, bo nie znajdę jej zaraz. Wiem, że można zrobić zbroję, nie? Kurde, nie trafiłem. Gdzie jest siekierka? Dziękuję, ptaszku, że się poświęciłeś dla mnie. Bardzo ci za to dziękuję. Kolejny. Dobra. Kolejny, dziękuję. Nawet jajeczko chyba zniósł. Dobra, teraz sobie szybciutko zjemy. No ja zabieram się za cięcie kłód. Alright, we are coming back. Normalnie, mordy, wróciliśmy już. Jak widzicie, mur już mam prawie skończony. Tylko, kurde, nie wiem, co tutaj zrobić z wejściem. Czy to po prostu wziąć, zabudować i sobie postawić schodki i przeskakiwać przez schodki, będę miał od razu wejście na chatę. Musicie mi napisać w komentarzu, bo ja nie mam pojęcia. I dodatkowo tego tyłu raczej nie będę zabudowywał. Zobaczcie. Czekaj, ptaszek. Chodź tu! Prawie. Bo raczej mi tędy chyba... Kurde. Przejdą czy nie przejdą? No mogą przejść, co? Może ewentualnie jeszcze tutaj tyłem sobie dokończył, ale to już będzie za późno na tym odcinku. Także weźmy sobie te kłody. Wstawmy tutaj. Dokończymy ten mur. I zaraz będzie noc. Sobie sprawdzimy, jak to będzie w nocy. Wszystko się wam ładnie spisywało. Czekajcie. Okej, mamy skończone. I jeszcze ewentualnie może jakbym sobie to jakoś sposób edytował. Czekaj, R. R to, nie, C to jest zniszcz, tak? No i dobrze, zniszczyliśmy. I teraz czekaj, wejdźmy jeszcze raz w ściany. W którym miejscu były ściany? Custom wall, no dobra. Odtąd, tak? No tak, no odtąd. Czy nie mogę? Nie, taga dopiero muszę się połączyć, ta? Dobra, połączył się i aha! LOL, nie! Bad idea. Bad idea, bardzo bad idea. Jeszcze raz. Custom wall. Jak tu to wygląda? Aha, w ten sposób. A, bo mogę jeszcze podnieść wyżej, o to chodzi! Ty, to nawet nie wiedziałem, że jeszcze mogę wyżej mur stawiać. Myślałem, że to jest maksymalna wysokość. To czekaj, stary wariacie. Jakbym postawił na przykład tutaj i cię pociągnął, o. Tak, o. Byłoby git, co? Patrzcie, byśmy postawili po prostu tak, o, po skosie i by mogli mi już skoczyć. Raczej tędy by było już ciężko, żeby przeszli. Dobra. E to jest akcept. Okej, mamy zaakceptowane i sobie szybko postawię może na tą ścianę. Zdążę? Raczej już chyba nie. Czekaj. Raz, dwa. Dobrze, dobrze, super będzie to wyglądało. Myślałem, że będzie gorzej. Że to musi być równomiernie wszystko, ale jednak nie wymaga tego. Dobra. Dobra, ostatnia kłoda. Hyc, hyc, hyc.
Rozpalmy tu jakieś ognisko jeszcze na szybko, żeby mi tu nikt nie przyszedł. Na samym środku. Gdzie są ogniska? Op. Tutaj damy, co? Na samym środku. Będę miał wszystko? Kamienie, kamienie, podnieś. I tu gdzieś zrobiłem sobie jeszcze, o widzicie, na kamienie stone holder. Dobra, rozpal to, wariacie. No i coś mi się wydaje, że to było na tyle z tego odcinka. Jak wam to się wszystko podoba, napiszcie w komentarzu. Czekam na dalsze wasze instrukcje. Jak widzimy, tam totem jakiś dalej stoi, trzeba będzie pójść go rozwalić, ponieważ ja tą miejscówkę przejmuję. Żadne kanibale nie będą mi się tu pojawiały. Okej, zapisujemy grę. Pamiętajcie, że 300 łapek i widzimy się w kolejnym odcinku z The Forest. Trzymajcie się, cześć!